Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z naszym przyjacielem, malarzem Andrzejem Kaletą, który naprawdę interesuje się głównie duchowością. I będziemy dzisiaj mówić o czym, Andrzeju? No, dzisiejszy tytuł spotkania jest Kim jestem? Bardzo trudny temat. Tak, ale na pewno będzie kilka wątków pobocznych, także może zaczniemy od tego w ogóle, dlaczego tu jestem. Bardzo cię proszę, powiedz. Bo też długo szukałem jak gdyby odpowiedzi na to pytanie i myślę, że w końcu w jakiś konstruktywny sposób potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego właściwie uczelnia ekonomiczna chce mówić o świadomości, mówić o świadomości, i o takich mówić tematach. O duchowości i no jak gdyby temat. Myślę, że to jest problem cywilizacyjny, czy naszej cywilizacji obecnej, polegający na tym, że no nie używamy tego typu tematów w naszych zawodowych sprawach, w naszych zawodowych dziedzinach. Wydaje nam się, że jesteśmy specjalistami w jakiejś szczegółowej dziedzinie i nie potrzebujemy tutaj jak gdyby, tak cywilizacja nas kształtuje i rozwija. Że ta duchowość jest nam niepotrzebna, tak? Że ta duchowość jest nam niepotrzebna, ale nie zawsze tak było. I myślę, że powoli wracamy do takiego sposobu, gdzie do takiego myślenia, gdzie właśnie ta duchowość miała równie duże znaczenie, a właściwie podstawowe znaczenie. Nie można było być dobrym lekarzem, nie można było być dobrym kimkolwiek, jeżeli się nie rozwijało duchowo. Ta podstawa, ta baza musi pochodzić stamtąd, dlatego że nie rozumiejąc spraw duchowych, no nie możemy zrozumieć spraw materialnych. Sprawy duchowe i sprawy materialne są nierozłączne. To tak jakbyśmy rozwijali wiedzę na temat tego, jak chodzić lewą nogą, a nie chodzili prawą nogą. No będziemy skakali po prostu jak kaleki. No właśnie, rozwijamy tylko jedną półkulę, jak gdyby, tak. Prawda? A tam ta druga półkula jest mało używana. Więc... No, ty jesteś artystą, to jej używasz, ale może ja więc... na przykład mniej. Tak, więc właściwie powinniśmy tego typu wiedzę rozpowszechniać wszędzie, nie tylko na uczelniach ekonomicznych. Akurat tutaj się zdarzyło taka sytuacja, że jest to przodująca uczelnia w tej dziedzinie, i ona chce wrócić do takich sposobów kształcenia, które również podnoszą jak gdyby wiedzę taką duchową, ponieważ ona się staje bardzo ważną dziedziną wiedzy człowieka i bardzo wiele osób się tym interesuje, również z zakresu ekonomii. To tak na początek, jak gdyby może wreszcie mi się udało to wypowiedzieć. A więc kim jesteśmy? A więc kim jesteśmy? No właśnie. Z reguły ludzie uważają siebie za... widzą siebie jako fizyczność. Ta duchowa strona jest takim dodatkiem, jak gdyby mniej poznawanym. Do poznawania naszej fizyczności mamy fizyczne instrumenty i doskonale sobie radzimy w tej dziedzinie. Bardzo szybko uczymy się, ponieważ no, jesteśmy w tej materii przejawieni. Natomiast bardzo trudno nam jest opanować te dziedziny, które są z zakresu duchowości. Ponieważ nie, wydaje nam się, że to jest taka wiedza mało konkretna. Ale okazuje się, jak się tym tak dłużej zająć, że instrumenty do badania duchowości czy badania sfer innych wymiarów, pochodzących z innych wymiarów, dysponujemy bardzo precyzyjnymi urządzeniami, bardzo precyzyjnymi narzędziami do badania tych sfer. Należy je tylko we właściwy sposób użyć. I nie można używać do badania sfer duchowych, materialnej fizyki, matematyki czy praw grawitacji, powiedzmy, ponieważ one tam inaczej, w inny sposób obowiązują. A czy my jesteśmy świadomi, że mamy narzędzia do badania tej sfery właśnie? No oczywiście, że jesteśmy świadomi. Na przykład jednym z takich narzędzi jest nasza intuicja.
Dostajemy wizję, mamy jakieś myśli, które nagle do nas przychodzą ni stąd, ni zowąd i my je lekceważymy, ponieważ wydaje nam się, że tak sobie tylko pomyśleliśmy, a to się okazuje, że warto się zastanowić nad tą myślą, która do nas przyszła. Ja myślę, wiesz, że po prostu taka myśl, jak przychodzi, to jest to bardziej analizowana jest przez artystów, czyli właśnie przez osoby takie jak ty, a osoby, które stąpają po ziemi twardo, to właśnie spychają je tak po prostu na margines. No. Ja nie wiem, wydaje mi się, że to jest kwestia bardziej wrażliwości niż artyzmu. Bo... No, artysta jest zawsze wrażliwy. No tak. Tak. No tak, ale każdy z nas w środku jest bardzo delikatny i bardzo wrażliwy. Ja we wczesnym okresie swojego życia założenie takie z różnych powodów, ale tak się stało, może dopomogło mi w tym trochę dopomogła mi w tym moja szczęśliwa gwiazda, która nade mną wisi przez całe moje życie. Mianowicie założyłem, że siła jest w naszej delikatności, czyli założyłem takie trochę odwrotne założenie i raz zastosowane taka przewrotność, okazało się, że później można ją mnożyć właściwie w każdej dziedzinie. Można powiedzieć, że czerń jest bielą. Dlaczego ja mówię, że czerń jest bielą, a biel jest czernią? Ponieważ biel nas oślepia. To, co widzimy w świetle, to jest rzeczywistość, którą spostrzegamy, ale nie widzimy tej rzeczywistości, która jest w cieniu. A jak zamkniemy oczy, to nagle możemy sobie przed tymi oczami bardzo różne rzeczy spostrzec. I raz, że możemy tworzyć jakieś obrazy. Ja na przykład wtedy, kiedy w szkole uczyłem się geometrii wykreślnej, to zamykałem oczy, żeby zobaczyć przenikanie się dwóch brył. Jakiś tam. I to było takie moje pierwsze ćwiczenie. Znowu nic nie dzieje się przypadkiem. Też dostałem to narzędzie, jak gdyby, a wcale nie lubiłem tej szkoły, wcale nie chciałem chodzić do szkół technicznych, byłem artystą, ale tak się mi życie ułożyło, że byłem najpierw w jakichś tam technicznych szkołach. Czyli to wyobraźnia przestrzenna. Właśnie czyli wyobraźnia, rozbudowywanie tak, właśnie takiego, to co ty nazywasz tą drugą półkulą, ją trzeba też spróbować uruchomić, tak, pobudzić. Właśnie ten mózg fizyczny w pewnym momencie zachęcony jest do tego, żeby brać udział w myśleniu umysłu, czegoś, co jest ponad mózgiem fizycznym, ponieważ umysł fizyczny jest jednym ze składników, jednym z elementów, które myśli w człowieku. Jak to? No tak, ponieważ już dzisiaj nawet nauka mówi o czymś takim, że powiedzmy miejscem, w którym znajduje się intuicja człowieka jest serce, prawda? Więc do tej pory organ, który był uważany za silnik, nagle okazuje się, że ma również inne cechy. I te badania są daleko posunięte, ale to jest moim zdaniem początek dopiero drogi. To, czego się dowiemy na temat tego, czym jest serce, czym jest każdy organ naszego ciała, to będzie coś niesamowitego po prostu. Dlatego, że ciało ludzkie jest fantastycznym, wielowymiarowym zjawiskiem, które przerasta wszystko. I sądzisz, że nauka to potwierdzi, czy też jakieś inne sposoby będą badania i przekonywania się o tym? Jak się nad tym zastanawiam i słucham tego, co mówią ezoterycy, moi koledzy, czy inni ludzie, którzy zajmują się rozwojem duchowym, to czasami myślę, że nauka w jakiś sposób zaczyna ich wyprzedzać. Ezoteryków? Tak, dlatego że przynosi nam, bo nauka pomimo swojej wsteczności, jak gdyby, to jednak ma wektor swojego działania skierowany w stronę poznawania nowych rzeczy.
A ezoterycy, czyli ludzie, którzy zajmują się rozwojem duchowym, bardzo często wracają do przeszłości, odwołują się do tego, co było tysiące lat temu i mówią, wtedy było fajnie, wtedy było dobrze, wtedy żeśmy się rozwijali, wtedy potrafiliśmy budować fantastyczne, przy fantastycznej technologii, nieznanej dzisiaj, budowle, które przetrwały tyle lat. I czym było słowiaństwo przed laty? No, wspaniałą kulturą, która się rozwijała, która promieniowała na całą planetę i informowała wszystkie istoty żyjące na tej planecie o tym, co jest, no, o świecie duchowym, powiedzmy. No. Ale świat idzie naprzód i już te tysiące lat minęły. Jesteśmy w roku, to jest znowu data umowna, ale przeszliśmy przez pewną granicę. 2012 to było coś, co nazywaliśmy końcem świata. Okazało się, że to wcale nie jest koniec świata, tylko początek nowego człowieka. To jest koniec starego, to jest koniec dzieciństwa. Nadzwyczajne. No, bo przez te wszystkie eony czasu, które żeśmy przeżyli jako istoty ludzkie, byliśmy dziećmi. To był czas nauki przy pomocy takich narzędzi, jakie mają dzieci. Czyli poznawaliśmy materię, poznawaliśmy wszystkie wymiary istniejące we wszechświecie. Poznawaliśmy cały wszechświat, dowiadywaliśmy się, czym on jest. Natomiast ale to była zabawa. Dlatego tyle błędów żeśmy popełnili. Ponieważ żeśmy się bawili światem jak klockami. A w tej chwili zdaliśmy egzamin maturalny. My, Ziemianie, my, człowiek ziemski, został wyposażony w zupełnie nowe instrumenty. Ale skąd o tym wiesz? No właśnie wiem to stąd, że widzisz, to jest dowiadywanie się tych rzeczy polega na pewnym, na pokonywaniu pewnych etapów. To się nigdy nie dzieje tak od razu. Niby jest taka zasada, że tutaj mamy jej taką materialny przejaw tej zasady. To jest tak zwane oko orła. Jeden z ostatnich przekazów, które dostałem. To taka twoja wizja. Taka moja wizja, taki mi rysunek przyszedł do głowy, czy też zobaczyłem go po prostu na ekranie na swoim ekranie, ponieważ jeżeli zamkniemy oczy, to tworzymy formę ekranu, na którym pokazują nam się różne rzeczy. I gotowość na przyjęcie tych rzeczy, które mają się przejawić, to jest właśnie możliwość udostępnienia tego ekranu do tego, żeby te wiadomości do nas dotarły. No, ale interpretacja wiadomości. No nie? Tak, interpretacja. I teraz te wiadomości przychodzą do jednostki, ale jednocześnie nie jest człowiek osamotniony w tych w otrzymywaniu tych informacji. Każdy z nas je na swoją, w zależności od swojej specjalizacji, czy na swoją możliwość, na swoje możliwości kontaktu ze swoją duchowością otrzymuje. I potwierdzeniem tego z kolei są takie różne informacje, które ja otrzymuję od osób, które gdzieś w moim otoczeniu się pojawiają. Te osoby są z różnych, na przykład z różnych, no powiedzmy, środowisk, tak. Moim środowiskiem najbliższym jest moja rodzina. Mam córkę 12-letnią, Rozalię, która narysowała taki rysunek. To jest właśnie przykład takiej współpracy. Ona przyszła do mnie z takim rysunkiem. Narysowała ten rysunek
w dniu, kiedy ja byłem chory. I to była taka dość nieprzyjemna przypadłość. Po prostu byłem obezwładniony. Jakby ciało chciało mi powiedzieć, że teraz mam nic nie robić, tylko leżeć. Wyłączyło mnie po prostu z jakiegokolwiek funkcjonowania. W momencie, kiedy wstawałem, kręciło mi się w głowie i nie byłem w stanie zrobić nic. Jak się kładłem, wszystko się uspokajało. I kiedy Roza przyszła do mnie z tym rysunkiem, ja byłem w takim stanie, że odmówiłem jej komentarza i powiedziałem, żeby przyszła do mnie kiedy indziej, bo teraz ja nie jestem w stanie jej nic powiedzieć na ten temat. Kiedy przyszła następnego dnia, już czułem się lepiej i powiedziałem jej, że mogę obejrzeć ten rysunek. Ona mi go pokazała, a ja powiedziałem jej, żeby mi pokazała ten rysunek, który wczoraj mi pokazywała, bo to nie jest ten rysunek. Ona mówi, nie, no to jest ten sam rysunek. No więc ja powiedziałem, dobrze, no to ja ci narysuję, co ja widziałem wczoraj, jak ty mi pokazałaś ten rysunek. I ja zobaczyłem coś takiego. Także, jak widzicie, one obydwa są gdzieś tam podobne do siebie, ale zupełnie inne. To jest ptak, a to jest kielich z jakąś kulą czarną w środku i takimi ramionami, które wchodzą do wewnątrz. No, w każdym razie, to jest taki typowy przykład. I znowu, o czym jest ta historia? Musiałbym znowu zacząć opowiadać wszystko od początku, historię o ptaku, bo Rozalia też zadała mi w pewnym momencie takie pytanie. Historia o ptaku, historia o oku ptaka, o oku orła, bo znowu tam się pojawiają, to jest właśnie to oko orła, o którym wcześniej wam mówiłem. Ona mi wcześniej zadała takie pytanie, wiesz, czy wiecie państwo, czy człowiek widzi wyłącznie światło? Ponieważ stwierdziła, tak ze swoich dziecięcych obserwacji, że wtedy, kiedy się wyłączy światło, to się nic nie widzi. A jak się włączy światło, to się widzi różne rzeczy, które są w tej przestrzeni. No i teraz można by dyskutować na ten temat, czy to jest ważne pytanie, czy nie. I można by było dyskutować, czy te rzeczy istnieją wtedy, kiedy się zgasi światło, czy przestają istnieć wtedy, kiedy się zgasi światło. To jest pytanie filozoficzne. Ale chodzi o to, że znowu wracam do tej czerni i bieli, o której ja mówiłem, że wtedy, kiedy zamkniemy oczy, możemy coś jednak zobaczyć. I jeżeli postawimy się w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy, jak ja to mówię, bez punktu podparcia, czyli zmysły nie działają. Nie, działają zmysły, jestem świadomy tego, co się dzieje, ale zawieszam się w przestrzeni takiej, że nie mam żadnej podstawy, nie stoję na ziemi. Jestem zawieszony w przestrzeni, która jest kulą, tak jakbym się w nieoświetlonej kuli zamknął i mogę spojrzeć, gdzie chcę, we wszystkie kierunki. Tych możliwości jest miliardy, nieograniczona ilość kierunków, które mogę obrać. I nie tylko spojrzeć w tym kierunku, ale z tamtego kierunku zaczerpnąć jakiejś informacji. I jeżeli jestem w tym miejscu i patrzę w tym kierunku, to nie oczekuję jakiegoś konkretnego efektu. Czekam, aż przyjdzie do mnie ten efekt. Najczęściej jest tak, że on przychodzi nie przypadkowo, tylko przychodzi dlatego, że wcześniej zadawałem jakieś pytanie, że wcześniej coś mnie interesowało. I to jest moja odpowiedź na to pytanie. Kiedy on przychodzi, ja tego nie widzę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Nie widzę łączności, nie widzę związku. Dziękuję ci bardzo. Nie widzę związku z tym moim pytaniem, które zadałem. Ale przychodzi następny obraz, następny, aż w końcu zbierze się taka ich ilość, że następuje taki błysk, że to jest odpowiedź na moje pytanie. I wtedy jest zrozumienie. I dzieje się taka historia, że
z takiej formy, która jest jakby soczewką oka, rogówką oka, czy białkiem oka, z której z środka wychodzą bezwładne linie, jakby pijany pająk sieć sobie plutł. I to jest chaos, który myśmy stworzyli, penetrując, badając rzeczywistość czy wymiary, różne rzeczywistości. W momencie, kiedy zapada decyzja, czy jest realizowana myśl, czyli to właśnie zrozumienie, następuje to zrozumienie, albo następuje uruchomienie jakiegoś procesu, to ta forma w mojej wizji zmieniła się w ciągu jednej sekundy. I widziałem, jak ten proces następuje, ale on trwał bardzo krótko, bo to było takie rozpromieniowanie żółtych promieni jakby słońca, które nagle się zapaliło i rozbłysło i rozniosło na całą powierzchnię tej rogówki. Był tam tylko jeden taki czerwony promień. Od dołu, czyli od godziny 6 do centrum. I całość tego wszystkiego owiedziona była błękitną poświatą. I tak jak tutaj, nie wiedziałem, że to jest oko. Wiedziałem, że to jest jakaś półkula. Tak tutaj pokazane mi zostało, że to jest właśnie oko. I potem spytałem się tak po prostu wewnętrznie w sobie, jak to nazwać, co to jest. I usłyszałem orzeł. No ale myślę sobie w głowie, co ma orzeł do oka, czy co ma orzeł do tego przekazu, do tej wizji. No i wtedy usłyszałem słowo oko. No i oko orła wyszło z tego, oko istoty ludzkiej, która wreszcie widzi, dostrzega, tak? Widzi z bardzo dużej wysokości, bardzo niewielkie szczegóły, wszystko bardzo precyzyjnie. Jeżeli podejmuje jakąś decyzję, to podejmuje właściwą i celną, tak. Ponieważ tak się zachowują orły, więc ta zmierzchność z tym zwierzęciem jest tylko po to, żeby pokazać, że to nie jest oko takie normalne i że przez te nasze jakby szkodliwe trochę działanie we wszechświecie, przez to rujnowanie tego środowiska, w którym zostaliśmy, tak, które dla nas zostało stworzone, ono nie uszkodziło tego organu, którym jest wzrok, czyli to spostrzeganie, to widzenie wewnętrzne, trzecie oko. Ono nie zostało uszkodzone, tylko po prostu to były takie drzazgi, które tam siedziały gdzieś w tych oczach i nam przeszkadzały, i to nas bolało. I tu znowu miliony jest, to jest tak wielka wiedza, którą penetrować można w każdym kierunku. I ja nie potrafię czym innym w tej chwili się zajmować, ponieważ to jest tak interesujące i tak wielkie, że wciąga cię całego. Żyjesz tym. I zobaczcie, że wydanie jednej dyspozycji powoduje taką lawinową zmianę. Oczywiście, że jeżeli my mamy fałszywe pojęcie na jakiś temat, no to jeden błysk zrozumienia powoduje, że widzimy właściwie to pojęcie, na przykład pojęcie miłości, ale to nie znaczy, że my się tak od razu od niego uwalniamy, od tego fałszywego pojęcia, bo ciało jest fizyczne, jest przyzwyczajone do pewnych reakcji i nadal będzie tam gdzieś próbowało jednak tą swoją to swoje fałszywe pojęcie przemycać. I znowu jakby konieczna jest do tego szczerość osobista w stosunku do własnego siebie, czyli ja gdyby do bólu
przyjrzeć się, przyjrzeć się, co tak naprawdę tobą powoduje. Jaki jest powód tego, co ty, w jakim kierunku idziesz. Myślę, że musimy już podsumować, wiesz. Myślę, że musimy już podsumować, chociaż żeśmy jak zwykle wspomnieli tylko o tym, kim jest człowiek, czy co to jest człowiek. Dlatego, że to jest temat bardzo szeroki, a no i nie zdążyliśmy właściwie powiedzieć najważniejszej rzeczy, którą ja dowiedziałem się dzięki wam. Ponieważ zawsze przed spotkaniem tutaj, czy w ogóle przed spotkaniem, na którym mam rozmawiać na tematy duchowe, w jakiś sposób się do tego przygotowuję. I teraz zauważcie, że na czym polega to przygotowanie. No ja sobie ustalam jakiś temat, który najczęściej jest związany z tym, czym się aktualnie zajmuję, ale zaczynam go sobie w głowie układać i najczęściej to jest tak, że układam go mówiąc do osób, które gdzieś tam istnieją. Ja mówię to do was. Wcześniej. Chociaż nie wiem, kim jesteście. Tak? Tak. Chociaż, tak. Chociaż nie wiem, kim jesteście. Mówię to do was. I to nie powoduje więzi między nami, ale jednocześnie wiem, że te moje myśli, nieubrane jeszcze w dźwięk, są, nie giną. One docierają do tych osób, do których mają dotrzeć. To jest taka mała sztuczka, która polega na tym, że możemy się komunikować myślowo. Niewerbalni, tak? Niewerbalni. To nie tylko z osobami, z którymi jesteśmy związani, bo ja ze swoją żoną się kontaktuję myślowo. Jeżeli jestem w Nowym Jorku, a ona w Zagościńcu, to mimo to istnieje między nami komunikacja. Nie musimy do siebie dzwonić, żeby wiedzieć, że coś się dzieje. I tak każdy na pewno ma te doświadczenia. Tylko, że najczęściej my mówimy, emerytura jest ważniejsza niż zajmowanie się takimi sprawami. Ale z mojego doświadczenia wynika, że bez tego typu spraw nie popchniemy tego wózka do przodu. Co to znaczy? To są globalne decyzje polegające na tym, że zawsze będziemy rozwiązywali swoje problemy przy pomocy siłowej, jeżeli nie opanujemy wiedzy duchowej. I zawsze zadawałem sobie pytanie, jak długo to koło wiecznych błędów będziemy popełniać? I jak długo znowu będziemy wracali, jak ja to mówię, do rytmu wojennego werbla. Czyli znowu każda rewolucja, którą my robimy, jest drogą donikąd, jest niweczona. Po prostu najpiękniejsze idee są przerabiane po prostu w pył. Minie tylko kilka lat. I to jest masakra. Dlatego, jeżeli każdy z nas stanie się samoświadomym, to nikt mu kitu nie wmówi. I będzie wiedział. I co śmieszniejsze, jeżeli ja wiem i ty wiesz, to ty mi nie musisz tego mówić, ja widzę to, że ty to wiesz. To jest trochę tak jak we wczesnym Egipcie, w szkole duchowej, a tam wszystko było duchowe, bo matematyka była wiedzą o duchu. I twierdzenie A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, to jest informacja na temat ducha, a nie na temat matematyki czy przy proporcji matematycznych. No w każdym razie oni pierwszym takim egzaminem adepta w szkole było posadzenie go przed ścianą i pytanie było, co widzisz? No to ja teraz
prosiłbym, żebyście wszyscy usiedli przed ścianą, na której nic nie ma, biała ściana, i zapytali siebie wewnątrz, co wy widzicie. I adepci odpowiadali różnymi, odpowiedzi były różne, ale nauczyciel wtedy, można tak powiedzieć, wiedział, czy ta odpowiedź jest właściwa, czy nie, czy jest trafna. No więc... Ocenisz w takim razie odpowiedzi naszych słuchaczy? Nie, słuchajcie, ja nie lubię się wracać do przeszłości, tak jak już powiedziałem. Swoją strzałę wystrzeliłem naprzód i do góry i podążam za nią. Ta strzała ma taki, jak czasami na filmach widać, taką linkę za sobą. Ja po tej lince się tam drapię do góry i interesuje mnie to, co jest nowe. Bo idąc, krocząc, to jest naprawdę wielka przyjemność kroczyć wraz z przemianami, które aktualnie następują. Nie wiem, czemu tak trudno to jest pojąć, innym tak? zrobić, żeby oderwać się od tej przyziemności. Od tej tradycji, od tych wszystkich rzeczy, które były kiedyś. Tak jak, ja myślę, że to jest taka forma szukania ratunku. Tam jest coś pewnego, tam ja się przytrzymam, jak wrócę do tamtego, to będę szczęśliwy. Szczęście to jest następny temat i pewnie do następnego odcinka. A dzisiaj chyba musimy się pożegnać, żeby Państwa tak. nie znudzić. Bardzo przepraszam za przeciągnięcie. Nie, no bardzo dobrze. Przypuszczam, że do kogo miało trafić, do tego trafiło, prawda? Dziękuję bardzo jeszcze raz. Ja także.